Była to już 11 msza w jaskini Wiercica, gdzie mogliśmy się spotkać. Pod ziemią było 16 grotołazów. W setną rocznicę objawie Matki Bożej Fatimskiej została uroczyście wwieziona do jaskini figura Matki Bożej Fatimskiej i intronizowana obok ołtarza, obok krzyża, który rok temu został też umieszczony w tej jaskini. W tym roku atmosfera modlitwy dzięki klerykowi, nowicjuszowi z zakonu ojców Paulinów. Ta atmosfera była bardziej podniosła, gdyż mieliśmy okazję słyszeć śpiew, gitarę, włączenie w liturgię pozostałych uczestników tej wspólnej modlitwy. Do tej wspólnej muzyki dołączały się krople wody, które częściście kapały. Nawet troszkę przeszkadzając w czasie modlitwy, bo i raz na mszał, raz na kielich ta kropla spadała. Kiedy były dłuższe fragmenty ciszy i medytacji, mogliśmy słyszeć swoistą muzykę kropel spadających w pustym wnętrzu sali. W tym roku, który był poświęcony Matce Bożej i rozważania, które były prowadzone na kanwie zesłania Ducha Świętego, bo dzisiaj jest uroczyste zesłanie Ducha Świętego i obecność Matki Bożej wśród apostołów modlących się w Wieczerniku w czasie zesłania, mieliśmy okazję popatrzeć na figurki Matki Bożej, które tam już były w jaskini. To jest Matka Boża Leśniowska, Licheńska, Ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej, też Matka Boża Różańcowa. Właśnie do tej plejady figurek z Matką Bożą dołączyła figura Matki Bożej Fatimskiej. Jest to spora figura, mająca ponad metr wysokości. Wcześniej ta figura peregrynowała po domach w parafii Gorzków Nowy. I ona była w takich miejscowościach jak Trzebowisko, bodajże Moczydło i inne, które są na terenie tej parafii. Ksiądz proboszcz uznał, że takim stosownym miejscem dla tej figurki uświęconej modlitwą będzie ta największa komora jaskiniowa jaskini wiernej i tak też się stało. Na mszę świętą, jak już od roku ma zwyczaj, przybył proboszcz miejscowej parafii w Gorzkowie, który rozdzielił komnię świętą i był takim wsparciem dla modlących się na zewnątrz koło otworu jaskiniowego. Też wspominaliśmy Łukasza Naporowskiego. Był też prezentowany film. Bardzo pięknym zwyczajem jest to, że grotołazi, gdy schodzą wewnątrz do jaskini, kilka razy w roku mają taką okoliczność. Przy okazji mszy świętej Wiercicy Wierna jest otwarta, to obok miejsca wypadku odmawiają modlitwę. Jest to taki przejaw pobożnej, wewnętrznej pamięci, ale również jest to przejaw potrzeby modlitwy za kogoś, kto był im bliski. Wspominają Łukasza, pokazują miejsce, w którym akurat to się stało, gdzie spotkał się z Panem Bogiem, ale jest również pamięć modlitewna. Dzisiaj, kiedy myśleliśmy o nim, to wspominałem o tej modlitwie Zdrowaś Mario, kiedy jeden z kolegów mówił: tak, jestem tutaj i czułem taką potrzebę pomodlenia się za niego. Później wspólnie odmówiliśmy wieczne odpoczywanie tam przy tej pamiątkowej tablicy. Takie dni jak dzisiaj, ta msza pamięci, czy też uroczyste Wszystkich Świętych, czy później, kiedy są wypominki w listopadzie, jest to doskonała okazja, żeby pamiętać. I tak po ludzku więcej nic nie możemy zrobić. Najważniejsze, żeby został w naszych sercach taki, jakiego znamy, taki, jaki był, autentyczny, wierny swojemu zadaniu, wierny pasji, wierny i oddany Panu Bogu.